Witamy bardzo serdecznie. No, z Australią za często połączeń nie mamy, ale ostatnio tak się zdarzyło. Pan dr Tomasz Chałko, który jest już po raz drugi naszym gościem, dzisiaj na łączach internetowych, a rozmawiamy o książce Michela Demarque. Pokażemy ją tutaj w taki sposób, którą znacie może nawet już od wielu lat, chociaż tu wydanie jest kolejne, którą pan Tomasz przetłumaczył i co jeszcze ciekawsze, pan Tomasz osobiście znał i stykał się, rozmawiał z autorem tej książki, a to historia bardzo ciekawa. My w całej tej literaturze dotyczącej życia inteligentnego we wszechświecie mamy mnóstwo różnych pozycji. Każda się musi bronić wartością merytoryczną, zdolnością do przekonania czytelnika po prostu, że to, co opowiada autor tej książki, jest prawdą, a przynajmniej szczerze mówi to, co usłyszał i zobaczył. Jeśli chodzi o pana doktora, pan Tomasz jest w Australii już sporo lat, ale pan, przypomnijmy, że uzyskał dyplom magistra inżyniera i bronił doktorat z nauk technicznych w dziedzinie holografii laserowej. Dostał jeszcze w czasach, kiedy tu w Polsce był, nagrodę ministra, prawda, nauki i szkolnictwa wyższego. Był w bardzo młodym wieku, kiedy to trzymał, 27 lat, słuchajcie, tak? Był też adiunktem na Politechnice Łódzkiej, no i potem, kiedy dostał propozycję zorganizowania laboratorium holograficznego na Uniwersytecie w Melbourne, po prostu wygląda na to, że tam pojechał i tam już został. Jest szereg, mnóstwo rzeczy, które pan robi. Witamy serdecznie, panie Tomaszu. Pan i maluje, i gra, i jeszcze dużo różnych pasji pan ma. To by można było o każdej z nich osobny program zrobić, ale też dzisiaj mamy coś, co akurat mnie osobiście, bo zajmuję się tematem, powiedzmy, życia inteligentnego we wszechświecie już od prawie 30 lat. I na różne sposoby, i takie książki, tematy są mi bardzo bliskie. To jest historia niezwykła pod wieloma względami, ale przypomnij mi, co pan ma z tym wspólnego? Oprócz tego, że pan przetłumaczył tą książkę, misja. Dlaczego pan ją przetłumaczył? Jak to się stało, że pan poznał właśnie Michela Demarque? Czy to był przypadek, czy pan świadomie go poszukał, czy on pana znalazł? A potem dalej o książce. No więc od dzieciństwa mnie interesowało, o co chodzi we wszechświecie. Od małego, jak długo pamiętam, tak? I to mi zajęło kilkadziesiąt lat. I na pewnym etapie zaczynałem medytować, zaczynałem podróże astralne i odkryły mi się pewne możliwości uzyskania informacji o wszechświecie. Problem polegał na tym, że nikt nie potrafił wyjaśnić tego, czego ja doznałem. Tak? Nikt nie potrafił wytłumaczyć, o co chodzi, prawda, tak jak ja to zrozumiałem. I w roku 95 czy coś, ja opowiadałem o takim świecie, prawda, który doznałem. Świecie, ja nazwałem to światem prawdy. Świecie, w którym myśli ludzkie można czytać jak otwartą książkę. Czyli to, co ludzie myślą, inni ludzie mogą przeczytać. I w takim świecie nikt nie może nikogo oszukiwać. Nie ma żadnych przestępstw, nie ma żadnych szwindli, prawda? Dlatego, że wszystko wiadomo i każdy dba o higienę swojej świadomości. Ja o tym świecie opowiadałem w czasie spotkań ze znajomymi. No i jeden z tych znajomych mówi: słuchaj, ja czytałem taką książkę, ja ci pożyczę tą książkę, przeczytaj, prawda? Ja wtedy leciałem z Australii do Stanów Zjednoczonych na konferencję naukową i tą książkę wziąłem, myślę, w samolocie sobie przeczytam. No i przeczytałem ją po drodze z Melbourne do Los Angeles 3 razy. Dlatego, że to była pierwsza książka, która wyjaśniała to, czego doznałem osobiście, medytując przez wiele, wiele lat.
No i potem jak wróciłem do Australii, oddałem tą książkę i chciałem kupić własną kopię, tak? Okazuje się, że wtedy, to był chyba 94 czy 95 rok, nie pamiętam dokładnie, wszystkie księgarnie już przestały sprzedawać tą książkę i jak się o nią pytałem, to właściciele księgarni zwracali się do mnie z takim pobłażliwym uśmieszkiem. Tak? No więc, a ja zanotowałem sobie adres wydawnictwa, które znajdowało się w Melbourne i po prostu zatelefonowałem do tego wydawnictwa, że chcę kupić no, pudełko tych książek, dlatego że chcę ich rozdać w prezencie wszystkim znajomym. Na drugi dzień zadzwonił do mnie Michel z pytaniem, to ile tych książek chcesz kupić? Ja mówię, no pudełko albo dwa. No i tak się zaczęła nasza znajomość. Świetnie. Przypomnijmy, że ta historia właśnie, którą Michel opisuje w tej książce, jest takim w sumie zapisem, kroniką tego, co jakby wydarza się nagle pewnego dnia, gdzie on zostaje przeniesiony do kompletnie innego świata. Jest przeniesiony do pojazdu, jest przemieszczony na w konsekwencji podróż po przynajmniej jakimś fragmencie wszechświata i w konsekwencji zawieziony na planetę z tak zwanego dziewiątego poziomu skali, ktoś by powiedział gęstości, czy zaawansowania powiedzmy w rozwoju duchowym, czy technologicznym jednocześnie. Kiedy pan tą warstwę taką faktograficzną, bo pewne duchowe, wie pan, przemyślenia, doświadczenia natury mistycznej, które człowiekowi pozwalają zajrzeć głębiej może w sens tego, co jest, to jest jakby bardzo uniwersalne i wiele osób, powiedzmy, jest w stanie zaakceptować to bez jakichś specjalnych nawet oporów i dyskusji, jeżeli jest na pewnym poziomie rozwoju. Kiedy się opowiada jakąś historię, że zabrano mnie na inną planetę i podaje się bardzo wiele różnych szczegółów i detali tej całej historii, to u bardzo wielu osób w naturalny sposób pojawiać się będą jakieś znaki zapytania albo jakieś wątpliwości. Pan od początku ich nie miał, jeśli chodzi o to, że ten człowiek, pan go potem jeszcze poza popytamy, po prostu mówi szczerze to wszystko, co zapamięta. Bo ja pomijam, że w doświadczeniach z istotami pozaziemskimi zawsze możemy założyć, że komuś przedstawiono rzeczywistość, która jest inna, tak samo jak z tubylcem z jakiegoś innego kraju w Rosji, czy pojadę do Kanady i ktoś mi opowie historię jakiegoś miasta, przecież w zasadzie jej nie sprawdzę, mogę przyjechać i ją mi opowiedzieć i powtórzyć i powiedzieć, że tak to usłyszałem. Czy pan miał jakieś wątpliwości na samym początku, czy to od razu było tak, jak pan to poczuł ze względu na pana doświadczenia mistyczne i takie poszukiwania duchowe, że pan poczuł tak, to jest jak to się mówi, tutaj nie ma wątpliwości, że za tym się musi kryć prawda, również na poziomie tych wszystkich detali, które są podane w tej podróży jego, Michela. No więc wątpliwości zawsze są, prawda? Tylko trzeba je potraktować no, naukowo, tak? Czyli jak spotykamy się z nową informacją, to trzeba do tej informacji podejść z takim samym sceptycyzmem, jak do swojej własnej wiedzy czy niewiedzy. Tak? Trzeba zastosować te same kryteria do tego, co nam się wydaje, że wiemy, prawda? Jak i do tej nowej informacji. Tylko wtedy można wyciągnąć jakieś wnioski, co jest bardziej prawdopodobne. Teraz w 1995 roku Michel miał wywiad radiowy na żywo. No i zaproszono go i w tym wywiadzie w studio było kilku naukowców, fizyków, z różnej dziedziny, prawda, tak? No i ten prezenter, taka była atmosfera, że próbowali zorganizować wyśmianie tego całego, tej całej książki, że to jest właściwie niemożliwe, że to jest nierealne, że my tego nie możemy zrozumieć i tak dalej. A Michel im zadał jedno pytanie takie. Wy jesteście naukowcy, fizycy z doktoratami, tak? Czytaliście tą książkę? Tak, czytaliśmy, prawda? Znaczy, trzy razy czytaliśmy, tak? To jak przeczytaliście tę książkę trzy razy, to pokażcie mi jedno zdanie,
którą możecie udowodnić za pomocą swoich instrumentów, że jest nieprawdą. Niech pan zgadnie, co się stało. Nie, no żadnego nie byli w stanie Wszystkich zatkało, tak, prawda? Nie ma znaczy i nie, nie ma takiego zdania. Teraz, jeżeli chodzi o mnie, to ja czytałem w życiu dużo książek różnych, prawda, naukowych, podręczników, artykułów naukowych i tak dalej. I w każdym artykule można znaleźć jakąś nieścisłość, niedokładność, prawda, albo takie fakty, które stają się nieaktualne i w końcu nieprawdziwe, bo ktoś robi inne odkrycie, inne wyjaśnienie. Tak? Teraz ja tą książkę już czytam 25 lat, tak? I próbuję z całej siły i nie mogę znaleźć, prawda, w tej książce niczego, prawda, czemu ja mogę zaprzeczyć i udowodnić, prawda, znaczy moje zaprzeczenie. Tak? Nie spotkałem w życiu drugiej takiej książki. Ze wszystkiego tego, co czytałem, będę miał w tym roku 70 lat, czyli zacząłem czytać, jak miałem 3 lata, prawda? Także przez ten cały okres czasu nie spotkałem książki, w której nie można znaleźć żadnego nonsensu. A niech mi pan powie, czy pan książki czytał z tego obszaru szeroko pojętego, żeby to pojęcie UFO nie sprowadzać do tego, że to jest undefined, bo to po prostu jest tylko taki rodzaj mówię o wszystkich książkach. O wszystkich książkach, dobra. UFO to jest niezidentyfikowane. Tak, tak, ale to jest pojęcie, tak? Które mieści w sobie dzisiaj całą gamę literatury. Tu mówimy, że literatura o, powiedzmy, istotach pozaziemskich. No tak, ale właściwie w tytule jest unidentified. Tak, ale panie doktorze, wiem. Czyli to jest nie wiadomo. Tak, no tak, ale to nie wiadomo, o co chodzi i nie wiadomo, o co chodzi i nie wiadomo kto, nie wiadomo znaczy, dlaczego. Panie, prawda, tak? Zostawmy to, bo żeby pan się to nie zaprogramował na to słowo UFO, bo pod tym kryptonimem kryje się mnóstwo różnych badań, a nawet dokumentów wojskowych. Ostatnio Pentagon, jak pan wie, przygotowuje się do opublikowania, został zmuszony do tego, do 1 czerwca ma czas, specjalnego raportu na temat swoich badań nad UFO i tych, które ma w planie, bo dostał pieniądze na to kolejne. Są raporty brytyjskiego rządu, też dostępne jest szereg różnych dokumentów, które szerzej ten temat naświetla, więc jakby się nie dać, jakby to powiedzieć, sprowokować, żeby słowem UFO, a to jakieś tam bzdety, nie rozmawiamy. No, zostawmy to UFO, posługujemy się tematem powiedzmy istoty pozaziemskie, kontakty ludzi z istotami z innych światów, czy też z innych planet. To jest też trochę dyskusyjne, bo dzisiaj przy tej fizyce, którą pojmujemy bardzo dynamicznie, istnienie różnych wymiarów też jest pewnym elementem, który można założyć i wiadomo, o co chodzi, czy równoległe wszechświaty. Ale dobra, skupmy się na tym, co tam jest. Tak? Co tam jest? W 95 roku Michel pojechał do Stanów Zjednoczonych na konferencję międzynarodową właśnie w tej dziedzinie ufologii, prawda, tak? I no, z zamiarem popularyzowania swojej książki w tych, prawda, no i przed kamerami telewizji, prawda, miał występ, prawda, znaczy wywiad w telewizji, prawda, no i udzielił pewnych odpowiedzi, informacji, które mu przekazano. Więc okazuje się, że jest cały szereg różnych ludzi z planet kategorii pierwszej, takiej jak my, którzy są na znacznie wyższym technologicznym poziomie niż my i którzy odwiedzają naszą planetę w różnych celach. Jedna z takich raz, wydawało jej się, że jest bardzo zaawansowana i w procesie tak zwanego rozwoju, w cudzysłowie, zniszczyli swój system immunologiczny, system odpornościowy. No i na swojej planecie wymierają i nie mają, prawda, żadnej metody na to, żeby zatrzymać to wymieranie. Tak? No i tacy ludzie przylatują na Ziemię, dlatego że my tylko zaczęliśmy tracić nasz system immunologiczny, no i starają się nas obserwować i
uzyskać informacje, w jaki sposób mogą odzyskać swój własny system immunologiczny. Tak? No i na przykład takie wizyty się zdarzają. I Michelowi jasno powiedziano, że ludzie z Jehowy, z planety dziewiątej kategorii, obserwują te wizyty, obserwują tą działalność i zapewnili go, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że po prostu to są inne rasy, że oni się po prostu starają nauczyć na naszych błędach, że tak powiem, tak? Bo swój system immunologiczny stracili już tak dawno, że już nie pamiętają, o co chodzi, tak? Także są statki kosmiczne, które podróżują z prędkością zbliżoną do prędkości światła, które odwiedzają naszą planetę Ziemię, tak? Tak, to się potwierdza z bardzo wielu źródeł. Tak, no ale to są ludzie z tak zwanej pierwszej kategorii, takie jak my, tylko że jak nasza cywilizacja, ta technologiczna cywilizacja ma kilkaset lat, to u nich, prawda, ta cywilizacja technologiczna ma kilkadziesiąt tysięcy lat. Także oni są trochę bardziej technologicznie rozwinięci, tak? Ale jeżeli chodzi o poziom no, intelektualny, poziom psychologiczny, to oni są mniej więcej na naszym etapie, czyli wojują ze sobą i tak dalej. Tak? Jeśli chodzi o samego Michela, czy wiedza, którą pan się wielokrotnie z nim spotykał, ile pan tak miał spotkać? Czy to były telefony, maile, czy to były jakieś rozmowy takie osobiste? No więc ja byłem z nim w kontakcie prawie codziennie przez, no, od 1990, powiedzmy, 6 roku do 2001 byłem w nim w prawie codziennym kontakcie telefonicznym w takich czy innych sprawach. Potem jak wyjechał do Wietnamu, to ten kontakt był telefoniczny i za pomocą różnych faksów i tak dalej. No, także byłem z nim w regularnym kontakcie od 1996 roku do krótko na jego przed jego śmiercią, na rok przed jego śmiercią, on złożył upoważnienie. No, był chory, prawda? Złożył, że tak powiem, upoważnienie na działalności, prawda, komuś innemu. No i wtedy nasz kontakt, że tak powiem, został ograniczony. Czy w sytuacji, w której, a czytamy to choćby tutaj w tej książce, że miał duży problem, znaczy wie pan, to nie jest tylko jego jakby przypadek, bo wszyscy, którzy w otwarty sposób mówili o jakichś swoich spotkaniach z istotami spoza naszej Ziemi, a przynajmniej nie z naszego gatunku ludzkiego, czy z tej naszej, powiedzmy, tutaj ludzkiej rasy, to wszyscy zostali praktycznie, byli ośmieszani, byli negowani. Bez względu na to, czy to było bardzo zaawansowany i pokładany sposób opowiadania o takim kontakcie, jak w przypadku tutaj, bo tu rzeczywiście jest to wewnętrznie spójne, co nie znaczy, że nie ma pytań, nie miałbym pytań do niego. Czy on po prostu był rozczarowany tym, że ludzie jakby nie chcieli mu, no nie chcieli jakby uwierzyć, nawet ci ufolodzy też, jak znam środowisko ufologiczne też w takich przypadkach, a szczególnie tu lata, jak pan mówi, 95-2000, to jeszcze ho, 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 do spraw z kontaktowcami to jeszcze było dosyć daleko, jeśli chodzi o tak zwaną przeciętną ufologię. Czy on po prostu jakby był, no nie, no w depresji, czy też był rozczarowany, czy ci, te istoty, które go zabrały na tą inną planetę, czy w ogóle w tą podróż, bo to było szerzej, ale wiadomo, że chodzi o... Nazwijmy ich ludźmi, proszę pana, tak, no bo nazwijmy mieli, tak, ich ludźmi, ludźmi to tak. Są ludzie. Dobra, ludzie tylko nie z naszej planety. I teraz chodzi o to, czy oni go poinformowali o tym, że jak tutaj wróci i będzie miał to ogłaszać, a przecież po to go tam zabrali. Wybrano go dlatego, że był człowiekiem prostolinijnym, nie wiem, prawdomównym, tak? Człowiekiem, którego uznali za takiego, który nie będzie przekręcał, nie będzie się bał coś zmieniać ze względów jakichś zewnętrznych tutaj ludzkich. Czy nie wie pan, czy jego informowano o tym, że będzie mu ciężko? Tak prywatnie pan z nim rozmawiał. Bo się zderzył po prostu z tą całą niechęcią, tak troszkę... No więc, no?
Zawsze jest tak, jak Jezus przyszedł na naszą planetę, też mu było ciężko i go zamordowali, ukrzyżowali, prawda tak? No i to jest mniej więcej taka sytuacja, że mentalność ludzi na Ziemi jest taka, no, że nie wierzą, prawda, nie chcą wierzyć, prawda, nikomu i w nic, prawda tak? Z wyjątkiem, prawda, własnej ignorancji, tak? Czyli on nie jest pierwszym człowiekiem. Teraz jak Michel, ja do niego, prawda, pojechałem do niego do domu, spędziłem kilka tygodni z nim, żeby pewne sprawy wyjaśnić. No i myśmy rozmawiali codziennie, no dziesiątki godzin dziennie. Pięknie. Tak? Także on właściwie było tak, że on nie miał z kim rozmawiać. Rodzina, prawda, nie wierzyła, żona myślała, że on gdzieś z jakąś inną kobietą był, prawda, także to był człowiek, który nie mógł się z nikim podzielić, prawda, znaczy swoim, nie tylko informacją, którą uzyskał, bo ją zapisał, prawda, ale tą całą sytuacją, w której on się znalazł. No i w pewnym momencie mówi: Tomasz, prawda, ja ci spróbuję opisać, jak ja się czuję, prawda. Wyobraź sobie dziecko, które żyje w Nowym Jorku za śmietnikiem, prawda, za puszką śmieci, tak, bezdomne, tak. No i przyjeżdża limuzyna, zabierają to dziecko na Hawaje, słoneczko, baseny, prawda, morze, kąpiele, prawda, prezenty, wszystko pracuje, tak, zabawki, jakie chce, tak. No i po tygodniu limuzyna go zabiera, znaczy to dziecko, i z powrotem go odstawia w ten śmietnik, prawda, w Nowym Na przykład Jorku, do slumsu, prawda, gdzie miałby to i co? Tak. To ja się tak czuję, prawda, jak to dziecko, prawda, pokazali mi raj, a ja wiem, że to nie jest dla mnie. I on miał łzy w oczach za każdym razem, jak myśmy na te tematy rozmawiali. Jak często te istota, tam szczególnie jest jedna istota, która się tak jakby, no, była takim swoistym jego przewodnikiem w tej podróży i potem miała z nim jeszcze jakiś kontakt. Czy po powrocie na Ziemię zdarzały się w jakiejś formie kontakty, nawet nie, myślowe, mentalne, telepatyczne, czy może bezpośrednie jemu? Kilkokrotnie się zdarzało. Pierwszy kontakt był wtedy, kiedy Michel zaczął pisać książkę, prawda? Ta książka mu została podyktowana, prawda? Każde zdanie po francusku mu zostało podyktowane. Michel siedział w fotelu, takim półleżącym, pokazał mi ten fotel, prawda? Pisał, nie nadążając piórem, prawda, pisać, aż mu lęka zdrętwiała kompletnie od tego pisania i wtedy miał przerwę do następnego dnia. I to się kontynuowało przez kilka miesięcy, prawda, i on miał całe pudło tego rękopisu po francusku. Tak, to był pierwszy kontakt i on był, no, w formie astralnej. To nie był telepatyczny kontakt, on po prostu czuł obecność, prawda, duszy innego człowieka, które mu dyktowała. I on to słyszał w głowie w postaci powiedzmy, nie wiem, myśli czy słów, albo to w zasadzie takie pismo automatyczne. Nie, to był dialog. To był dialog myślowy. Także Tao mu dyktowała, on zadawał pytania, prawda, on się upewniał, prawda, jak to zapisać, dlatego że muszę panu powiedzieć, że Michel nie skończył szkoły średniej we Francji, tak, bo w wieku 16 lat postanowił wyjechać do Afryki, w ciepłe kraje, prawda, nie zdawał sobie sprawy, że wojsko to nie są, prawda, wczasy i mu się przestało podobać, prawda, na drugi dzień, ale problem był taki, że nie skończył szkoły. Także on miał trudności wszelkiego rodzaju, łącznie z pisaniem. Tak? Ale przez to był może właśnie bardziej otwarty na inny przekaz i prawdomówny, a szkoła go po prostu nie zniszczyła, bo szkoła oprócz dobrych rzeczy w współczesnym wydaniu też psuje mózgi ludziom, umysły ludziom. No tak, i no to tutaj dotykamy takiego tematu, dlaczego on został wybrany. Ja
z tego, co mogę powiedzieć z osobistego kontaktu z Michelem, to ja nie spotkałem człowieka, który by miał taki silny charakter jak Michel. To było absolutnie, to był człowiek, który nie pozwolił, prawda, sobie, żeby zrobić coś, co mu się nie podobało. Za żadną siłę nie robił niczego, co mu się nie podobało. I to jest, on zaczął w wieku 16 lat w wojsku, prawda? W wojsku go próbowali zdyscyplinować i się nie dało. Prawda? No właśnie, tak? Jest taka anotacja w książce niesamowita o tym, że on po prostu, no może by książkę napisać o tych różnych gagach, jakie wychodziły z tej próby, z tych prób jego dyscyplinowania, prawda, w wojsku, jak był w Afryce. I to raczej się nie udawało. No, był człowiekiem, który się, że tak powiem, kompletnie, rozumiem, nie mieścił w tych ramkach wymyślonych tutaj i wzorach wymyślonych na ziemi dzisiaj. No i on właśnie tą siłą charakteru się wyróżnia na ziemi. Drugich takich, prawda, wielu takich ludzi się nie spotka, którzy by mieli taką siłę charakteru. I on był, jakby to po polsku powiedzieć, nie bał się, nie można go było zastraszyć, nie można go było przestraszyć, dlatego że on wszystko obracał w żart i w komedię, tak? Ale ponad wszelką wątpliwość. Nie wiem, jak poważny generał, prawda? Znaczy, to on, prawda, zaczął się śmiać, prawda, tak? I nie można było niczego poważnego ustalić, prawda, tak? Ale jest pan absolutnie pewny, że ta historia z podróżą na tą planetę i podróżą właśnie w kosmos nie jest jakby jego żartem, jest czymś, co jest tak w nim głębokie, że nigdy aluzji żadnych nie było, że nie spotkał pan sytuacji. No, tyle lat pan się z nim stykał, to gdyby było coś nie tak, na pewno by to wyszło. Pan by zauważył, że na przykład inaczej opowiada. Ja nie zauważyłem, mało tego, prawda? No, znaczy, ja jestem przekonany, że on te książki nie napisał. On napisał jeszcze dwie książki, można je przeczytać, prawda? I wtedy można zobaczyć, prawda, czytając te jego drugie książki, prawda? Jaki jest jego psyche, jaka jest jego inteligencja, jaki jest jego mentalność, tak? Teraz on tej książki sam nie napisał, on nie jest w stanie napisać, żaden uczony na ziemi takiej książki nie jest w stanie napisać, która by się tak zgadzała, prawda, zazębiała z przyszłością, przeszłością, teraźniejszością i z całą nauką, tak, na ziemi, tak, razem wziętą, tak? Dlatego, że no, nie ma takiego człowieka, który by mógł taką powieść, prawda, czy taką książkę napisać. Teraz, jeżeli chodzi o pana pytanie, prawda, czy to się wydarzyło, czy to się nie wydarzyło, prawda, czy fakt jest taki, że on napisał tą książkę, a intelektualnie i jeżeli chodzi o mentalność i światopogląd, to nie był w stanie takiej książki napisać. Nie był w stanie nawet takiej książki sobie wyobrazić. Tak? Teraz jak... To kiedy przyszło mu opowiadać... Ta książka nie jest dla wszystkich, prawda? Tao wyraźnie powiedziała, że ta książka jest adresowana do bardzo niewielkiego procentu ludzi na Ziemi, którzy szukają, prawda, o co chodzi we wszechświecie, tak? No Tao to jest ta przewodniczka, nie ma jego. Co, prawda, tej książki, prawda, masą przedstawiać, dlatego, że Jezus to już powiedział 2000 lat by temu, nie rzucać nie dawaj klejnotów świniom, dlatego że świnie pomieszają te klejnoty z błotem, tak? I to jest taka książka, nie jest to książka dla wszystkich. Będą tacy ludzie, którzy tej książki w ogóle dotknąć nie zechcą, tak? To jest książka dla ludzi, którzy szukają i nie tylko szukają, ale chcą znaleźć, tak? Jest to książka, która na szczęście, jak też wiele innych pozycji, ale nie ma ich za dużo w świecie, pokazuje pewną wersję historii Ziemi, a nawet szerzej historii Wszechświata. Pokazuje też
tą historię Ziemi, żeby jakby najbardziej realistycznie gdzieś próbować się jeszcze tutaj osadzić, bo cała ta podróż kosmos, no to możemy ją tylko rozebrać na kategorie logiczne, porównywać z jakimś racjonalnym myśleniem, z możliwościami nauki w przyszłości. Tutaj jakby nie da się tego zakwestionować, bo wie pan, to na przykład ile tam lat świetnych, z jaką prędkością leciał ten pojazd z Ziemi tam powiedzmy na tą tej oba. Tak, to jest po prostu trudne do zweryfikowania i nie chodzi o to, żeby to kwestionować, tylko powiedzieć tak, no nie mam narzędzia to weryfikować, przyznaję, że skoro on tak napisał, tak może być. Ale tutaj, kiedy mówimy o historii Ziemi, zaczynają się już pewne fakty naukowe, które można korelować, chociaż te wielkie kataklizmy, o których jest mowa, na przykład o kontynencie Mu, które opisywane jest, bo pokazywane było to, prawda, jemu, to są rzeczy, które gdzieś poprzez legendy, mity, pozostałości, czasami artefaktów, już możemy uprawdopodabniać, prawda? Więc ta historia Ziemi była bardzo burzliwa, łącznie z opisywaniem, co stało się choćby z Faetonem, tak, czy to, co zostało między Marsem a Jowiszem i cała masa różnych rzeczy, które no, dają się jakoś ogarniać współczesną wiedzą, ale trzeba być otwartym. Tutaj jest większy punkt zaczepienia. Jak pan na to patrzy? Jak pan mówi, no tutaj nie znalazłem niczego, co bym... Punkt zaczepienia no, jest taki, proszę prawda, mówić. Że... W książce znajduje się motyw, prawda? Taki. Wielokrotnie się powtarza, tak? Czy widzisz, Michel, prawda, jak historia się powtarza od samego początku znowu i znowu i znowu, tak? Czyli celem pokazania historii ludzkości, prawda, na Ziemi, czy w wielkim skrócie, tak? Było to, żeby nas uprzedzić, co nas czeka. Jak dlatego, będziemy dalej kroczyć tą drogą, prawda? Powtarza. Jak będziemy kroczyć tą drogą. Tak, że historia się powtarza. Tak? Teraz jeżeli chodzi o, powiedzmy, sytuację weryfikacji, tak? To jeżeli mamy nową informację w postaci książki, misja, to trzeba, próbując ją analizować, trzeba także poddać takiej samej analizie to, co wiemy, czego nie wiemy, to co wiadomo, a co nie wiadomo, tak? No i tak się składa, że jestem uczony, prawda? I zastanawiałem się dosyć długo, prawie przez całe życie, co wiadomo, co nie wiadomo i dlaczego, tak? No więc niech pan zgadnie, na czym jest oparta cała nauka na Ziemi. No wie pan, to zależy. No wie pan, cała nauka. Prawda? Nauka na Ziemi. Podstawa wszystkich podstaw, prawda? Podstawa całej fizyki, prawda? I tak dalej. Podstawa, prawda? Tak? Podstawa wszystkich nauk na Ziemi. Nie, no to wszystko oparte jest tylko na analizowaniu faktów materialnych, faktów dotykalnych, które dają się. Nie, prawda? Dowodzą. Znaczy gorzej, prawda? Tak? Jest oparta na zasadzie, tak zwanej zasadzie nieokreśloności. Tak? Okazuje się, że jak rozważymy tak zwane cząstki elementarne, czyli takie najmniejsze części atomów i części wszechświata, to okazuje się, że ich zachowanie jest niepewne, że zachowanie nie daje się zmierzyć. No tak? To jest słynna zasada Heisenberga, określić. Niezdolności do stwierdzenia jednocześnie położenia i pędu na przykład. No właśnie, to jest i ta zasada nieokreśloności Heisenberga jest fundamentów wszystkich nauk na Ziemi. Tak? Na czym polega ta... W skrócie ta zasada nieokreśloności. Nie oznaczoności, że nieokreśloności, tak. No więc właśnie, na głęboką wodę wychodzimy, prawda? No bo trzeba zacząć, prawda, żeby porównać, tak. Prawda, nasz światopogląd z tym, prawda, co nam przedstawił, czy przywiózł Michel. Tak. No to trzeba zacząć od podstaw, tak? Więc zasada Heisenberga mówi, prawda, znaczy, że nie można określić zachowania cząstek elementarnych z pewną dokładnością dlatego, że to zachowanie jest przypadkowe, niewiadome i nie zadawaj pytań. A jak zadasz pytanie, to cię zwalniają z uniwersytetu, prawda, tak? Znamy to. Aczkolwiek tak? Gdyby zagłębić się na chwileczkę... Nie zadawaj pytań. Nie, używamy jasne. Statystykę, prawda? Używamy tak. Statystykę, żeby tą, żeby zakres tej nieokreśloności jakoś zamknąć, prawda, w tej statystyce
i tam w środku nie wiadomo, co jest, prawda? Ale my statystycznie rzecz biorąc możemy określić wszystko ale na to jest tylko tak? statystyka, ale sama ta filozofia, że nie można jednocześnie zobaczyć, prawda, gdzie położona jest cząstka elementarna, a jednocześnie wiedzieć, jaka jest jej prędkość, no jest właśnie efektem takich założeń, które de facto po pierwsze no zakładają, że nie istnieje prędkość ponadświetlna i ona sama w sobie, wydaje mi się, rzutuje po prostu na wszystko, co dalej. Wszystko, co dalej. No ale to są... To... No tak, tylko widzi pan, ta zasada nieokreśloności, ona się bierze skąd? Ona się bierze z naszej ograniczonej wyobraźni, że ktoś kiedyś, prawda, jakiś laureat wymyślił, że to jest cząsteczka, prawda, że ma jakąś prędkość, że ma jakieś położenie, tak? No i można zrobić takie eksperymenty, gdzie elektron się zachowuje jako cząsteczka, a może a czasami zrobić jako inny eksperyment, fala. Że zachowuje się jako fala. Tak, prawda? Tak, znaczy i nie wiadomo, falowa, czy elektron jest falą, czy cząsteczką. Czy jest cząsteczką. A z misji wynika, że elektron jest ani to, ani to. Elektron jest systemem przetwarzania i przechowywania informacji we wszechświecie, tak? Jest nośnikiem informacji we wszechświecie, tak? No a to, czy jest no i dla nas, spróbuję, no tak, proszę, proszę. Spróbuję, prawda, znaczy używać nieodpowiednie przyrządy do tego, żeby badać fale radiowe w sieci komórkowej w dużym mieście, prawda? No to też pan określi, się zorientuje, że wszystko jest przypadkowe, prawda, tak? Nieprawda, dlatego że to jest wszystko zakodowane i miliony ludzi ze sobą nawzajem rozmawiają, tak? I tak, taka sytuacja jest z elektronami we wszechświecie. One nie zachowują się przypadkowo, tylko one biorą udział w systemie przechowywania, przetwarzania informacji, tak? No tak czy inaczej ta no cała i zasada nauka. Nieokreśloności no. Heisenberga, ona to wszystko uśrednia. Teraz, żeby zrozumieć proces uśredniania. Weźmy tą książkę, którą pan ma w ręku, prawda, tak? I spróbujmy coś uśrednić w tej książce, tak? Jest wiele metod uśrednienia, na przykład sprawdzenie, ile energii w tej książce się znajduje. Można tą książkę wziąć i spalić, prawda, i zmierzyć dokładnie ilość energii, jaką tak, ta książka, tak. prawda, jaką możemy odzyskać. Tylko z tej cyfry, prawda, ilości energii, w tym procesie tracimy całą informację, jaka się zawiera w książce. I teraz zasada nieokreśloności Heisenberga robi to samo. Ono uśrednia statystycznie wszystko to, co jest najważniejsze we wszechświecie. Natomiast nie jest to prawda. Tutaj zgadzamy się z tym niekoniecznie tylko dlatego, że Michel to przekazał od istot spoza naszego, powiedzmy, świata czy planety, bo są też teorie fizyczne, które i fizycy, którzy starają się wyjść poza tą dwoistość i tą polaryzację, którą tutaj tworzy nie tylko ta zasada, bo wszystko jest tutaj spolaryzowane i wyjść na inny poziom, gdzie widać na przykład, że przede wszystkim to jest informacja. Z pewnego punktu widzenia może się wydawać, że coś jest falą, z innego może wyglądać na punkt, a to jest tylko kwestia punktu obserwacji i nie można tego absolutyzować. Ale żebyśmy nie uciekli, bo to byłaby ciekawa rozmowa i pana wykład na tematy związane z taką właśnie fizyką i poszerzoną fizyką, gdybyśmy wrócili do samej istoty, wie pan, tej historii z Michelem i z tym, co on tam zobaczył. Tam jest przesłanie, że ludzkość może skończyć tak, jak kończyły wcześniej nie tylko na naszej planecie, tak, różne cywilizacje, aczkolwiek Ziemia tutaj jest takim punktem odniesienia. Wie pan, w zasadzie z tego, żeby, bo nasi widzowie to są ludzie, którzy się w te tematy kosmiczne bardzo mocno angażują, mają dosyć dużą wiedzę, wielu z nich. Ja bym zadał panu takie pytanie, które jakby mnie, czytał dużo książek dotyczących zagadnień istot pozaziemskich, które tutaj się i ta panorama tej wiedzy jest duża, to co mi się rzuciło w oczy, to po pierwsze podawana jest pewna geografia właściwie, bo my operujemy cały czas pojęciem, że są różne grupy pozaziemskie, że życie we wszechświecie jest bardzo bogate, że świat jest zaludniony,
że we wszechświecie istnieje bardzo różnych, dużo form życia, w tym inteligencji. No niech pan spróbuje określić ilość zamieszkałych planet wie w pan naszej co? No galaktyce. To, no to wie pan, liczba Drake'a dawno się temu ośmieszyła, która próbowała to prawdopodobieństwo policzyć, ponieważ jak się okazuje, że on założył raz na ileś milionów układów gwiezdnych może być planeta, a my widzimy, że praktycznie prawie każdy układ gwiezdny ma planetę. Ciekawi mnie ten koncept, który został pokazany w tej książce o tych układach słonecznych, które tak nominalnie, ze względu na pewien rodzaj harmonii we wszechświecie, powinno mieć 9 planet. Pan jako naukowiec, też z fizyką blisko związany, tutaj nauki ścisłe, techniczne, co pan o tym myśli, że w ten sposób jakby ta harmonia we wszechświecie działa? No u nas tych planet jest w zasadzie ile? No jedną mieliśmy, no to ponad wszelką wątpliwość pas asteroid między Marsem a Jowiszem jest pozostałością po planecie. W tej książce też jest taka sugestia, prawda? Czy informacja, nie sugestia, proszę. No jest sugestia, prawda, która nie jest od Michela, która nie jest od... No to jest rezultat moich własnych badań. Prawda, ludzie, tak? Są teorie, słyszałem i takie. No, studiowania Platona i studiowania pewnych minerałów, które można znaleźć w meteorytach, prawda, tak? Także była planeta, którą Grecy nazwali Faeton, prawda? I niektórzy to był malony. Bóg grecki, tak? I ona zniknęła z wielkim błyskiem, tak? I wiele ludzi to widziało, tak? Teraz Grecy byli znani z tego, starożytni Grecy, że sumiennie obserwowali planety, dlatego że planety się poruszały w stosunku do ustalonego firmamentu gwiazd, tak? No i ponieważ się poruszały, to każda planeta uzyskała status Boga. I Faeton był synem Słońca, prawda? Dlaczego? Dlatego, że słowo Faeton w języku starogreckim znaczy błyszczący, znaczy jasny, źródło światła, tak? Słowo Faeton i Foton pochodzą z tego samego rdzenia starogreckiego, tak? I sam status, prawda, tego boga Faetona w Grecji, że on był synem Heliosa, czyli synem Słońca, świadczy o tym, że Faeton dominował nocne niebo w taki sam sposób w nocy, jak Słońce dominuje niebo w dzień. Dlatego, że wtedy zasługiwał na nazwę syna Słońca. Tak? I jak zniknął, to wszyscy w Grecji to wiedzieli, do dzisiaj niektórzy to pamiętają, tak? Pamiętają w sensie... No i okazuje się, że to można poprzeć całym szeregiem dowodów, łącznie z rozkładem masy w pasie asteroid i łącznie ze składem minerałów w tych meteorytach, które spadają, docierają na Ziemię, tak? Także... No tak, ale nauka, prawda, na Ziemi jest, ja bym powiedział, zacofana. Tak, 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 oczywiście. I oni nie dopuszczają pewnych możliwości nawet do rozważań. Jeżeli chodzi o to zaludnienie wszechświata, bo tutaj oczywiście zacząłem się śmiać z tej liczby Drake'a, ona kiedyś po prostu służyła do tego, by uprawdopodabniać i przekonywać sceptyków, że przecież dzieci inteligentne może być możliwe, bo ta statystyka, która prowadzi na manowce, wystarczy, że założenie jest błędne i było błędne, i to wszystko się wysypało dzisiaj w związku z tym, że praktycznie prawda, prawie każda gwiazda, no nie możemy tego empirycznie dokładnie potwierdzić, bo mamy dostęp do obserwacji gwiazd niewielu, ale z tego co widzimy, praktycznie prawie każda gwiazda ma planety. Te dziewięć planet, które miały być takim modelową ilością, to jest taka informacja, która od tego Michela jak przyszła, no to z tej podróży, to ona nie budziła w panu jakichś wątpliwości? Czy też miała świadczyć o tym, że jest jakiś rodzaj symetrii czy fraktalności budowy wszechświata? No proszę pana, czy niemowlak może pójść do uniwersytetu? Takie pytanie mam. No tak, ale pan to studiuje i pan zawsze ma prawo... No dobrze, pan, no. Czy uniwersytet może przyjąć niemowlaka, żeby chodził... Ale wie pan, no to jest takie oczywiste pytanie. Jeżeli u nas na Ziemi jest dużo teorii i ludzi, którzy mówią, że wszechświat zbudowany jest na pewnych zasadach harmonii, nawet geometrii, bardzo wiele osób studiuje świętą geometrię, nawiązuje do niej, pokazując, są ludzie, którzy wskazują na wielką metafizykę wręcz liczb, prawda, i pewnych porządków matematycznych. No zaraz, prawda, znaczy wszechświat. To znaczy po prostu, że ludzie jednak dostąpili
tego zaszczytu, żeby zadawać sobie pytania. Rzeczywiście ten świat, ten wszechświat jest zbudowany w sposób jakiś harmonijny, nie do końca znamy, no jakby tak dalej. No ja tak pytam pana, żeby pan po prostu to spróbujmy rozumiał. Przeanalizować kluczowe zasady, prawda? Tak. Wszechświat jest szkołą życia i w tej szkole życia są klasy, tak? Dopóki się dziecko nie nauczy czytać i pisać, to nie ma mu co objaśniać, prawda, jak działa komputer, prawda, tak? Dlatego, że musi się jeszcze wielu, wielu rzeczy nauczyć, tak? I dziecko ze szkoły podstawowej nie może pójść do uniwersytetu, żeby słuchać zaawansowanych wykładów, bo tylko będzie przeszkadzało, tak? I będzie. No tak, ale jeśli chodzi o to, że ta książka jest przeznaczona dla niewielkiej grupy ludzi, jest taka sprawa, że rozwój świadomości zachodzi. Nie do wszystkich to jest adresowane. Rozwój świadomości we wszechświecie zachodzi stopniowo. No to tak? Wszystko, to wszyscy wiemy. Nie jest hop, siup, kukuryku, prawda, jutro już wszystko wiemy. Panie tak? Tomaszu, to tylko wszyscy to wiemy. Tylko to jest proces stopniowy. Wiemy o tym. I dlatego we wszechświecie są kategorie planet, które można porównać do klas w szkole, tak? No, można takie zrobić sobie. Jak jest gdzieś zawarte, jeżeli chodzi o ilość, prawda, planet zamieszkałych w naszej galaktyce, to jest ich bardzo niewiele, prawda? W książce Michela jest szczegółowy dowód, że ludzie z Jehowy pomagają 148 planetom, prawda? Znaczy, tak? W naszej galaktyce, tak? I oni są jedną z trzech planet dziewiątej kategorii, czyli maksymalna ilość planet zamieszkałych w naszej galaktyce nie przekracza 600. Tak, no to są liczby, które tam powiedzmy wynikałyby z ich powiedzmy podania. No tak, no. Ale to nie są, a w naszej galaktyce znajduje się 10 miliardów gwiazd, prawda? Także te zamieszkałe planety są dosyć trudne do znalezienia i dlatego powinniśmy dbać o naszą planetę. Dlatego, że nasza planeta jest tak naprawdę statkiem kosmicznym. Tak, jaka bardzo nie jest. Dobrym statkiem kosmicznym, który zapewnia nam tlen do oddychania, zapewnia nam wodę, zapewnia nam pożywienie. To pożywienie samo rośnie, prawda? Tak? Tylko trzeba się umieć zorganizować. No i naszym zadaniem jest dbać o tą planetę. Prawda? Panie Tomaszu, tak, zaraz będziemy mówić o tej planecie. Żeby jej nie zniszczyć. Jasne, tak? Ja też jestem tym przejęty. Ja w 90 roku, drugim, trzecim zakładałem Forum Nowej Cywilizacji, czyli też dotarła do mnie ta, powiedzmy, ta wieść, że tutaj nie dzieje się tak, jak należy na Ziemi jako całość, ale zanim do tego dojdziemy, jeszcze chciałbym zakończyć tą kwestię podróży i zaludnionego wszechświata. Oczywiście, czy tych, powiedzmy, form życia inteligentnych jest więcej czy mniej, tych zamieszkałych planet, to jest kwestia nie do sprawdzenia. To, co pan podał za Michelem i za tym przekazem, proszę bardzo, jest taka liczba, przyjmujemy do wiadomości. Chciałem zapytać właśnie też, ponieważ w tej całej geografii, w tej całym opisie tej sytuacji na Ziemi, jak panu mówiłem przed wejściem na nagranie, nie ma żadnych takich adnotacji i odniesień do pewnych typów ras inteligentnych, takich pozahumanoidalnych. Znaczy w ogóle ja przynajmniej nie zauważyłem, może coś przeoczyłem, jakieś zmianki o tym, że istnieją rasy inteligentne, których po prostu rodowód genetyczny jest troszkę inny niż ras humanoidalnych. Tak? A więc mówiliśmy tutaj u nas powszechnie mówi się o rasach gadzich, czy tak mówi się o reptylianach, o różnych też krzyżówkach. Czy potwierdza pan, że w tej książce, czy też w prywatnych rozmowach z Michelem nigdy nie było tego typu, nazwijmy to, nie wiem, informacji, sugestii, jakiegoś aluzji, czy też były? Nie było, prawda? Dobra. Znaczy dlatego, że Michelowi przekazano tylko to, co jest ważne, prawda, dla ludzi na Ziemi. I to jest przekaz od ludzi, od tych samych ludzi, którzy dali Mojżeszowi 10 przykazów. O właśnie, tutaj jesteśmy w takim punkcie, o który chciałem też zapytać, bo w sposób zarówno nazwa te Jehowa bardzo bliska. Są książki, wie pan też o przekazach dotyczących życia w wszechświecie, gdzie mowa jest na przykład o cywilizacji Chowidów, Chowidzi, Odchowy. Tutaj mamy Jehowa. My mamy w samym książce wprost rzeczywiście jest właściwie nawiązanie, że ta, nazwijmy to, ta grupa, ta cywilizacja z tej planety, jak pan mówi, z dziewiątego poziomu, bezpośrednio jakby jest odpowiedzialna za, nie wiem, sprowadzenie, prowadzenie,
tego, powiedzmy, ludu, który nazywamy Izraelitami, czy nazywaliśmy Hebrajczykami, dzisiaj się czasami używa Żydami, to wszystko nie jest takie tożsame ze sobą, ale zacznijmy od tych Hebrajczyków, od Hebry, No tak? więc Hebrajczycy pojawili się około 8 tysięcy lat temu na planecie, dlatego że im nawalił statek kosmiczny, prawda, tak? No i wylądowali, bo nie mieli gdzie wylądować. No i ten statek kosmiczny, on wybuchł, prawda? To było na Syberii, prawda? Jeszcze do dzisiaj można znaleźć pewne ślady po tym wybuchu, tak? A przetrwały tylko trzy osoby. Jeden mężczyzna, prawda? I dwie kobiety, tak? I od tego zaczął się cały naród, że tak powiem, hebrajski, dlatego że oni właściwie nie mieszali się z nikim, prawda? I Czyli musieli się wymieszać w starali tym się trójkącie, utrzymać tak? czystość. Musieli się Tak. wymieszać w tym trójkącie, tak? Panie Na Tomaszu. początku to była intensywna walka o Ale przetrwanie. zacznijmy o Musieli te z trzy tej osoby. Syberii. Panie Tomaszu, te trzy osoby mamy. Rozumiem, że to rozmnażanie nastąpiło w kręgu tych trzech osób. Mężczyzna, kobieta i jakaś. Nie wiem pan, czy był mężczyzna, czy kobieta był ten następny, ten trzeci. Dwie kobiety, Dwie były dwie kobiety, kobiety, rozumiem. prawda? Znaczy był mężczyzna, prawda? I oni musieli z Syberii, że tak Ja powiem, się rozumiem, że oni się przemieścić dosyć musieli, że szybko oni się piechotą, musieli dlatego mnożyć. że żeby ich tam zima nie Jasne, zastała, ale prawda? Także wracając oni. do logiki, takiej twardej logiki, rozumiem, że skoro była ich trójka i oni się z innymi ludźmi na planecie, powiedzmy żyjącymi wówczas, nie mieszali, w związku z tym jakby w naturalny sposób to potomstwo po prostu było, to znaczy tak, mama, tata, jest dziecko, powiedzmy brat i siostra, następuje, że tak powiem, rozmnażanie poprzez płodzenie w ścisłej rodzinie po prostu, no bo to Tak, brat z no i siostrą, tak? tak to się zaczęło Czyli krótko według mówiąc, nie, wie pan, Michela bo, i według Tao. czyli według tej I wersji, bo tutaj dlatego, to jest, że brat z siostrą po prostu musieli mieć potomstwo, tak, panie Tomaszu, brak ze siostrą. Tutaj nie wystąpił jakiś problem, bo my mamy w literaturze naukowej dużo, myślę, i wiedzy o tym, że stąd też unikanie jest jednak rozwoju w gałęzi rodu w ten sposób, żeby bliskie pokrewieństwo wiązało się z mnażaniem. Generalnie więc zakazane jest, wie pan, kazirodztwo, zakazane są i niewskazane są po prostu No rozmnażanie więc się w ten może, sposób. znaczy ci, co zakazują, prawda, to, co jest zakazane, prawda, są pewne zwyczaje, prawda, a oni wtedy, jak to było 8 tysięcy lat temu, to oni starali się przetrwać. Tak? Rozumiem, ale czy nie przetrwać zaistniała żadna. Jednemu człowiekowi jest dosyć trudno, Ja prawda? rozumiem, Także. ja rozumiem. Ja tylko wyciągam wnioski do końca. To znaczy, jeżeli oni się rozmnażali w ten sposób, czy to nie wpłynęło na jakiś rodzaj patologii, która zwyczajowo się pojawia wtedy, kiedy dany ród po prostu jest rozmnażany ściśle z bardzo wąskiej Jeżeli pokrewieństwa. niech mi pan da powiedzieć, No prawda, czekam, jak mi pan, czekam. jak pan zadaje pytanie, jak No pan bo pan się może prześledzi, chce prawda, uchylić. ja się Proszę, słuchamy dosyć pana. szeroko, prawda, Proszę. jak ja miałem dosyć szerokie kontakty w różnych środowiskach żydowskich i zauważyłem, że procent ludzi upośledzonych wśród Hebrajczyków jest znacznie większy niż w normalnym społeczeństwie na Ziemi. Jeszcze raz powtórzę. Procent ludzi upośledzonych w każdej rodzinie jest znacznie większy niż wreszcie społeczeństwa na Ziemi. A pan sobie może wnioski z tego wyciągać, jakie pan chce. No, Tak? no widzi pan, tutaj pan wskazał przynajmniej na jakieś reperkusje tego, od czego pan zaczął, że była tylko trójka. No, we wszechświecie jest tak, że każde działanie ma swoją konsekwencję. Tak? Niektóre konsekwencje są natychmiastowe, a niektóre się ujawniają po tysiącach lat. Tak? A niech mi pan powie, jak w tym kontekście, z ich jakby informacji, traktować historię o Adamie i Ewie i o tej linii, jakby to powiedzieć, rozwoju ludzkości, która też w Starym Testamencie i w pismach izraelskich. No więc Adam nie nazywał się Adam, tylko Adnan, prawda? A Ewa to nie była Ewa, tylko Lewia, prawda? I była jeszcze druga kobieta, która no nie wzięła udziału do końca w podróży, prawda? Dlatego, że była w ciąży i została, prawda? Znaczy i to nie od Michela, ale według moich badań wydaje się prawdopodobne, że taka rasa, która nazywa się Yazidis, prawda? To są
na Bliskim Wschodzie, w Iraku, prawda? Ta rasa ma, to jest jedyna rasa na Ziemi, która ma tradycję matriarchalną, czyli jeżeli wracają do źródła swojej cywilizacji, to tym źródłem jest kobieta. I ta kobieta żyła kilka tysięcy lat. Tak? No ale w tradycji, powiedzmy, historii Ziemi wśród innych ludów, na przykład Amazonki i matriarchat był też obecny, tylko to gdzieś tam poza. No tak, ale nie od jednej kobiety, tak? Ale nie od jednej kobiety, która żyła kilka tysięcy lat. Także no to jest takie moje podejrzenie prywatne. Tak? Ale żeby to Jungtim znaleźć, żeby to Jungtim, czy jest jakiś Jungtim między tymi trzema osobami, które tam się przetrwały z katastrofy, a tym całym projektem stworzenia no, tak zwanego Adama i tak zwanej Ewy, to jak mamy te dwie historie po prostu rozłączyć, czy też to jest to samo? No to jest to samo, tylko proszę pana, to co jest zapisane, no to jest zapisane przez jakiegoś człowieka, który no, miał ograniczoną ilość informacji i zapisał tak, jak potrafił. Tak? Dobra, rozumiem, także, bo tak pan wyjaśnił pan ten, przynajmniej pana to stanowisko. Dobra, czyli ta grupa teraz jest się taka sprawa, że Hebrajczycy, oni bardzo cenili inteligencję, bardzo cenili wykształcenie i wychowywali własne społeczeństwo i trzymali się, prawda, znaczy tego społeczeństwa. I przez wiele tysięcy lat oni się wyróżniali spośród wszystkich narodów na Ziemi, dlatego że utrzymywali, kultywowali swoje umysły, tak? Można powiedzieć, tak? No tak, można powiedzieć, że to jest zauważalne. Z polem serca bywało różnie, ale jeśli chodzi o umysły, nie można powiedzieć. Natomiast zapytam w ten sposób, za czym przejdziemy właśnie do tej sytuacji na Ziemi, bo chociaż ona w zasadzie już nam tutaj się kłania, rozumiem, ponieważ na dzień dzisiejszy ta cała historia pokazująca, że ludzie idą złą ścieżką, jest tam bardzo mocno zarysowana. Co, gdyby pan wymienił najważniejsze elementy, jest powodem, że ludzkość idzie ku zatraceniu lub też idzie ku katastrofie? Może w ten sposób. Wedle tego przekazu Michela. No więc my działamy przeciwko przyrodzie, przeciwko naturze, przeciwko celowi istnienia wszechświata. Tak? No i to się może skończyć tylko katastrofą. Jaką katastrofą, ja panu na to pytanie nie odpowiem. Misja zawiera dużo przykładów różnych katastrof i cały szereg przykładów cywilizacji, które kompletnie zniknęły z powierzchni Ziemi. Nasza cywilizacja, tak zwana cywilizacja, tak? Bo oni mówią, że my nie zasługujemy na pierwszą literę tego słowa cywilizacja. Tak? To nasza tak zwana cywilizacja nie jest pierwszą, która kompletnie zniknie z planety Ziemi. Kiedy czytałem tą książkę i te, powiedzmy, rozdziały czy strony dotyczące takiej krytyki właśnie tego, co dzieje się na Ziemi, z którą się ogólnie oczywiście też zgadzam, była to krytyka, która dosyć uniwersalnie jakby mówi o tym, że na Ziemi bardzo złą rolę pełnią politycy, wymieniano też dziennikarzy i zwrócono uwagę na to, że pieniądz i stał się taką najważniejszą wartością dla ludzi, tak? I w tym sensie jest to droga, która nie prowadzi do rozwoju. Próbowano właśnie tak jakby skrytykować ten cały ustrój funkcjonujący na Ziemi, ale mimo, że ta podróż odbyła się w latach 90., bo ja się nie pomylił, kiedy ta podróż nastąpiła Michela w ten kosmos, kiedy to było? W 87 roku, w czerwcu 87. To jeszcze, jakby to powiedzieć, jeszcze skala tych procesów, które dzisiaj obserwujemy, które pokazują, jak wygląda ta cywilizacja, na czym polegają główne patologie, również w wymiarze społeczno-finansowym czy ekonomicznym, może nie była aż tak wyrazista jak teraz, ale jej kontury były wystarczająco widoczne. Nie zauważyłem tam w tym opisie, może to ktoś użył języka bardziej uniwersalnego, mówiąc o pieniądzach, ale nie zauważyłem tam jakby takiej myśli, która pokazywała, że następuje proces niezwykłej
centralizacji pieniądza i władzy. Nie było tam nic o systemie bankowym wprost powiedziane. Może to wynikało z jakiejś takiej może chęci uniwersalistycznego opisywania, że idziemy w złym kierunku, ale to było dość symptomatyczne, że tego właśnie nie ma, co wydaje się być dzisiaj głównym motorem niszczenia planety, bo cała ta pogoń za pieniądzem wynika również z mechanizmów, które zostały ustanowione, tak? Jak działa system bankowy, w jaki sposób ludzie są pozbawiani majątku, w jaki sposób rozkracza się, powiedzmy, poziom życia czy dobytku między populacją a bardzo wąską grupą ludzi. To powszechnie znane są dane dotyczące tego 1% ludzi, którzy dysponują gigantycznym majątkiem właściwie. I tutaj w tej takiej analizie tej rzeczywistości jakoś tam mi brakuje. A kiedy były te, bo jak on pisał tą książkę, panie Tomaszu, to jak ona została długo dyktowana przez Tao, jak była dyktowana? Od razu po powrocie, czy to trochę czasu minęło? Bo ja tutaj już, to mi to uciekło. No więc zaczęło się prawie od razu. Prawda? Mm-hmm. I trwało, no, ze 2 lata, prawda? Mm-hmm. Ale to było świeże tak, lata, czyli koniec lat 80. de facto. Mm-hmm. Dobrze, a teraz... Pierwsze, potem ten rękopis trafił do tłumaczki angielskiej. Ta tłumaczka też pracowała kilka miesięcy nad tym, żeby to przetłumaczyć, prawda, na język angielski. I w końcu w 93 roku ukazał się pierwszy nakład w Australii. Był nakład 1000 czy tam 2000 czy coś takiego, prawda? I rozszedł, mgnienie oka się rozszedł, prawda? Także Michel w pośpiechu zamówił drugi nakład, prawda? Ale wszystko się zacięło i księgarnie nie chciały no, zamawiać tej książki, żeby ją, że tak powiem, na półce pokazywać do sprzedaży, tak? No i taka sytuacja jest do dzisiaj, prawda? W Australii jest tylko jedna księgarnia w Melbourne, która tą książkę sprzedaje regularnie. To też na moment, wie pan, wrócę do samych tych, prawda, nie wiem, powiedział COVID-ów, tylko innym językiem, do tej, powiedzmy, źródła rasy hebrajskiej na ziemi w konsekwencji. Czy te interwencje w historię ludzi, czy pomijam fakt, bo tutaj żeśmy się już jakby umówili, że ponieważ oni nie mówią o innych podmiotach, można powiedzieć, jakiejś no nie, polityki międzyplanetarnej, tylko w zasadzie o sobie i o swoich interwencjach, w zasadzie nie mówią wprost, że byliby z kimś, nie wiem, w jakiejś rodzaju rywalizacji, w jakimś rodzaju konfliktu, bo też tego specjalnie jakoś tak nie zauważyłem. Jest to taka perspektywa, wie pan, dość znaczy odległa od tego, jak my jesteśmy przyzwyczajeni obserwować historię Ziemi i skąd na Ziemi biorą się no te walki. No więc tutaj jest sedno sprawy, proszę no. pana. Celem istnienia wszechświata jest rozwój świadomości, prawda? I ten rozwój świadomości, prawda, nie można zawojować, nie można, prawda, wygrać za pomocą żadnej wojny, prawda? Mm-hmm. Rozwój świadomości zachodzi, prawda, w rezultacie indywidualnego wysiłku, który można nazwać myśleniem czy przemyśleniem, tak? Przemyśleniem. Tak? I nie ma o co wojować, dlatego że to jest informacja. Nie można jej ukraść, prawda, dlatego że to jest tak, jak pan ukradnie informację, której pan nie rozumie, to ona jest zupełnie dla pana nieprzydatna. Jeżeli chodzi o Hebrajczyków, to oni ze względu na to, że koncentrowali się na kultywowaniu umysłu od samego początku, tak, to oni się tutaj wyróżniali na ziemi. No i przez jakiś czas, przez kilka tysięcy lat zostali narodem tak zwanym wybranym. I ludzie z Tichoby im pomagali. Pomagali im wyjść, prawda, z niewoli, w której się znaleźli w Egipcie, dali im 10 przykazań, no i w różny sposób, niematerialnie, prawda, ale właśnie w dziedzinie świadomości umysłowo im pomagali, tak? Tak, tutaj... No i
Ostatni Mesjasz, prawda, to był Jezus, który był 2000 lat temu i Hebrajczycy tego Mesjasza nie zauważyli, mimo że na niego czekali 1200 lat. A to czemu ci kosmici nie byli w stanie pomóc, ci powiedzmy, no kosmiczni Izraelici nie byli w stanie pomóc w misji Jezusa? Jest tak, że jeżeli się pomaga ludziom, którzy są najbardziej inteligentni i najbardziej umysłowo rozwinięci, to wtedy ta pomoc może się rozszerzać na innych ludzi, którzy ci ludzie mogą zainspirować czy poprowadzić, tak? I teraz sytuacja się zrobiła dosyć dziwna, tak? Dlatego, że w pewnym momencie Hebrajczycy stracili ten status narodu wybranego. Teraz ostatnim tym Mesjaszem nie jest żaden Hebrajczyk, tylko jest Francuz, który nie skończył szkoły średniej. I to jest przypomnienie, prawda, dla całej rasy hebrajskiej, że słuchajcie, prawda, wam pomagali, a wy co zrobiliście, tak? To pan daleko się posunął, bo już powiedzmy wprost, bo pan chce powiedzieć, że Mesjaszem jest nieżyjący już Michel de Smart. No on był nie Mesjaszem, prawda? On miał misję przekazania informacji, prawda? Teraz jeżeli lingwistycznie rozpatrzymy słowo Mesjasz, to jest goniec, tak? To jest nosiciel wiadomości. Tak, tak? W sensie etymologicznego tak, ale nosiciel przekazu. Tak, tak. Chociaż wie pan, jak się wytarło. Znaczy, że to słowo ma różne, prawda, dodatkowe szersze znaczenie religijne, tak. I tak dalej, prawda? Ale jeżeli chodzi o lingwistykę, no to jest powiedzmy nośnik wiadomości. Czy to jest goniec, prawda, który roznosił wici, prawda, kiedyś w średniowieczu, prawda, w Polsce, jak takiego... Panie gońca, Tomaszu, który... to pan teraz próbuje przywołać definicję jak UFO, mimo że pod UFO większość ludzi kojarzy kosmiczne sprawy, mimo że to formalnie nie znaczy. Mesjasz generalnie w potocznym rozumieniu jest to ktoś absolutnie wyjątkowy, ktoś wysłany, prawda, z tą wiadomością czy wiedzą, który ma odegrać jakąś niezwykle ważną rolę w historii danego ludu. Więc tutaj jakby nie uciekajmy od tego, bo tutaj też nie ma się tutaj co krygować. Jeżeli pan tak uważa, że ten właśnie Michel jest po Jezusie takim, nazwijmy to, Mesjaszem najważniejszym, no to pana do tego prawo. My tutaj mamy u siebie w telewizji bardzo różne teorie. No ja uważam, że można mówić, że ta wszystko, książka to nie jest karalne, co nie znaczy, że się wszyscy muszą z tym zgadzać. Ja uważam, że książka Misja to nie jest książka Michela. On jest po prostu, znaczy gońcem, prawda? Mhm. On jest papugą, która powtarza, tak? Mhm. Ale ta książka jest uaktualnieniem, uzupełnieniem, unowocześnieniem całej informacji, która się zawiera we wszystkich Bibliach na całym świecie. No wie pan, no znamy takie książki, które szczegółowo opisują, wie pan, historię powstania. Po tysiące stron są przekazy wszechświata. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że to jest nieprawdziwe, ale tego nie można sprawdzić, tego też nie można sprawdzić. No tak, ale to jest materialna strona. Nie ma takiej książki, która podkreśla rozwój świadomości człowieka we wszechświecie. Wie pan co, jest bardzo dużo, jest tyle przekazów, nie wiem, typu Wingmakers, które bardzo pięknie się czyta i ogląda, bo tam jest i muzyka, i malarstwo. Jest tego dużo, ale to jest na inny temat. Chcę tu jeszcze dokończyć tego momentu, bo ten finał życia na Ziemi jest, nas interesuje, ta przyszłość najbliższa. I ja tylko chcę skonstatować tą rzecz, że w tym opisie rzeczywiście, powiedzmy, ci opiekunowie Hebrajczyków nie wymieniają jakby nikogo innego, kto na Ziemi pełniłby jakąś rolę, nie wiem, opiekowania się czy wspierania innych nacji. Mimo że my oczywiście mamy świadomość, że podziały między pozaziemskimi różnymi grupami często odzwierciedlają się w wojnach i konfliktach na Ziemi. Z tego obrazu, który przedstawia Michel, i pan gotów jest go podtrzymać, wynika, że te konflikty na Ziemi są tylko i wyłącznie efektem braku rozwoju świadomości ludzi, natomiast nie są w żaden sposób przez jakieś inne siły, na przykład, nie wiem, podburzane, czy powiedzmy, mówię, siły pozaziemskie, tak, w jakiś sposób pod, no jak to się dzieli, rządź, tak, czy są według, w tym obrazie? Życie na Ziemi jest rezultatem ograniczonej mentalności ludzi na Ziemi, no tak, i ludzi, którzy podążają za stadem,
za tymi liderami, prawda, za różnymi, prawda, fałszywymi informacjami i po prostu ludźmi, którzy nie myślą, nie zastanawiają się, prawda, o co chodzi i dlaczego. Tak? Teraz wróćmy do nauki, prawda, tak? Dlatego, że pan tutaj wspomniał, prawda, o życiu, życiu na ziemi i tak dalej, przyszłości życia i tak dalej. Jest taka nauka na ziemi, która nazywa się biologia, tak? Teraz jeżeli pan prześledzi, co znaczy słowo biologia, to jest nauka o życiu, tak? Teraz jest w tym dosyć zagadkowa sytuacja, że w tej całej nauce, którą nazywamy biologii, nie ma definicji życia i nie ma nawet hipotezy, co to jest życie, czym życie może być. Ja znam uczonych, którzy próbowali rozważyć różne hipotezy, to ich szybko zwolniono z pracy. Teraz tak, jak można z takimi ludźmi w ogóle rozmawiać? My szukamy życia we wszechświecie, my szukamy życia na innych planetach, my szukamy różnych, prawda, śladów wody i różnych innych minerałów po całej galaktyce i po całym wszechświecie, a nie wiemy, co to jest życie i nie zastanawiamy się i nikt się nie zastanawia. No niech pan nie, tak? Mówi, że nikt nie zastanawia, teraz, jest cała masa filozofów, teologów, nawet biologów, to wie pan, nie możemy, no tak, tak, żeby zacytować jednego, jednego mądrego człowieka 2000 lat temu. Nie jest pan jedyny. No właśnie, prawda, tak, ale naprawdę nie wiadomo, prawda, bo jakby ktoś wiedział, to by znalazł się taki uczony, który by, prawda, znaczy o tym rozmawiał. Nie ma ani jednego człowieka. Teraz 2000 lat temu mądry człowiek powiedział, jeżeli to, co ma, widzicie przed własnym nosem, jest dla was niejasne, to czy macie jakieś szanse zrozumieć to, czego nie można zobaczyć? Tak Jezus rozmawiał z Tomaszem. Takimi słowami. Inna sytuacja jest grawitacja, prawda? Nasza cała cywilizacja opiera się na walce z grawitacją, na podnoszeniu i przemieszczaniu przedmiotów z miejsca na miejsce. Szamotanina, prawda? Tak, a nie starczy nam inteligencji na to, żeby się zorientować, skąd się ta, prawda, grawitacja bierze i w jaki sposób ją kontrolować. Jeżeli się panu wydaje, że to jest koniec, prawda, tej, znaczy, ograniczeń, prawda, znaczy nauki na Ziemi, to ale to proszę ja panu pana, mówię jeszcze się, kilka się nie wydaje. Nie wiadomo, co to jest. Proszę pana, mi się proszę nie pana wydaje. Nie wiadomo, w nauce nie wiadomo, co to jest masa. No oczywiście, prawda? Tak. No. Niech pan mi znajdzie jednego fizyka, czy jakiegoś uczonego, który potrafi zdefiniować, co to jest masa. No i koniec końców się okazuje, że jak się wchodzi coraz bardziej w ten głąb tak zwanej materii, to w zasadzie nie można niczego, co by miało jakąś wręcz masę, dotknąć i rozpływa się to na poziomie jakiegoś, no właśnie, już ruchu, czy energii, czy fali. Atom to jest, no, właściwie nic, prawda? 99,99% niczego, czyli to są drgania samej przestrzeni. Tak? Drgania przestrzeni. Są różne teorie fizyki. No a co to jest masa? Nie wiadomo, tak? No wie pan, to jest ten problem. No i właściwie. No. Proszę. I nie ma z kim rozmawiać, dlatego że nauka jest zacofana. Wie pan co, są ludzie, to nie jest tak, że nie ma z kim rozmawiać. Wie pan co, myśmy tutaj nawet mieli fizyków, wykształconych fizyków, ale też wiem, że są dyskusje i debaty, gdzie ludzie o wykształceniu z zakresu fizyki mają świadomość, że to z tym jest problem. To nie jest tak, że nikt. Natomiast oficjalnie w tym głównym nurcie nikt sobie tym głowy nie zaprząta. Budują kolejne, prawda, CERNy, zderzacze, znaczy tunele, zderzacze cząstek elementarnych, próbują dotrzeć do tak zwanej boskiej cząstki. Mają skończą na tym, że niczego de facto nie znajdą poza tym, że istnieje jakaś tajemnica. Czy nie sądzi pan, żeby już, czy prędkość światła, która jest pewną stałą dla tej rzeczywistości, dla tego wymiaru i przyjęcie jej jako pewnego jednego z najważniejszych tak naprawdę stałych w przestrzeni naszej fizycznej, że ona rodzi całą masę różnych paradoksów od tej zasady nieoznaczoności, tych wszystkich właśnie tak zwanych paradoksów, które choćby w fizyce kwantowej się stawia.
Czy jest to efekt rzeczywiście tego samoograniczenia w postaci przyjęcia, że prędkość światła jest graniczną wielkością wszystkiego, co dzieje się? Prędkość światła jest barierą, ale nie granicą. Ale nie granica, tak? Absolutnie jest tak. Jest barierą, dlatego że oscylacje wewnątrz każdego atomu, prawda, zachodzą z prędkością światła. Czyli jak my weźmiemy atom i spróbujemy go, że tak powiem, poruszyć do dużych prędkości, to napotkamy na barierę właśnie związaną, prawda, z tym, że ten atom, on się będzie opierał, prawda, znaczy tak. Teraz, jeżeli chodzi o samą podróż Michela, tą międzygalaktyczną, to ona nie zachodziła, prawda, z prędkością światła, znaczy, tak, prawda, tak? Ona zachodziła po systemie słonecznym, po opuszczeniu naszej planety, ona zachodziła z prędkością wielokrotnie większą od prędkości światła, żeby się oddalić od najbliższej gwiazdy, prawda, znaczy w naszym, czyli Słońce, tak? I ta podróż, prawda, żeby oddalić się na wystarczającą odległość od Słońca, zajęła 1,5 dnia, prawda, w jednym, w naszym z prędkością kilkukrotnie większą niż prędkość światła. I potem dalsza część podróży nastąpiła metodą tak zwanego przeistoczenia, jak to Michel powiedział, po angielsku transubstantiation, prawda? Czyli po nawiązaniu kontaktu z tym miejscem, w którym mogli wylądować, prawda? Oni uzyskali połączenie, prawda? I przeniesiono ich w pobliże ich własnej gwiazdy, prawda? I też zajęło 1,5 dnia, żeby się od tej gwiazdy poruszyć i wylądować na tam, gdzie mieli wylądować, tak? Na Tychobie, tak? Także ta podróż zawierała 3 etapy. No i prawda, każdy etap miał swoją charakterystykę, tak? I teraz, co to jest przeistoczenie? Przeistoczenie następuje nie w naszej czasoprzestrzeni, tak jak Michel mi to powiedział, tylko poza naszą czasoprzestrzenią. Tak. Czyli możliwe jest, prawda, czyli to, co my widzimy za pomocą teleskopów czy różnych instrumentów, to my widzimy naszą przestrzeń, czy nam naszą czasoprzestrzeń, tak? Ale to nie jest jedyna rzeczywistość, prawda, i można tą czasoprzestrzeń opuścić, prawda, i do niej powrócić w innym miejscu, prawda, i to zachodzi dosyć, no prawie natychmiastowo. Michel mówi, że nie zauważył, tak? Także to tak odbyła się podróż Michela, poza naszą czasoprzestrzenią. Tak? Warto jest tą książkę rzeczywiście przeczytać, kto jeszcze nie miał takiej okazji, czy też sobie ją przypomnieć, jak ja po wielu latach sięgnąłem ponownie. No, z perspektywy tych wszystkich, już tak na podsumowanie, rzeczy, które słyszałem, czytałem, niewątpliwie jest to pewien rodzaj perspektywy, pewnej wiedzy, która nie to, że ona jest nieprawdziwa, bo jestem przekonany, szczególnie po tym, co Pan opowiadał o samym Michelu, że on w sposób po prostu uczciwy i wierny przekazał, powiedzmy, to wszystko, co nie wiem, podyktowano mu, co zobaczył, co uznano, że ma w tej książce zawrzeć. Natomiast już sam nadawca, który jakby opisał tą historię Ziemi, dając tam pewne fragmenty z tej rzeczywistości, nie pokazując czytelnikom, czy też ludziom pełnej geografii różnych pozaziemskich kultur i grup, które ze sobą czy współistnieją, czy też rywalizują, mamy dużą też wiedzę na takie tematy. Jest to trochę taki rodzaj prowadzenia rzeczywiście tych niemowlaków i dzieci przez tak powiem, no, przez świat. Wydaje mi się, że trochę niedoceniono w tej książce pewnego postępu wiedzy alternatywnej, który nastąpił w ostatnich kilkudziesięciu latach w sposób niezwykle radykalny i szeroki. I tych wszystkich przekazów, które oczywiście wiemy, że nie można zweryfikować tak prostym sposobem, ale które opierają się na podobnych zasadach jak to, co czytamy w książce Michel, że tutaj ta rzeczywistość pozaziemska jest dużo bardziej bogatsza, że skala też różnego typu przebywania czy we wnętrzu Ziemi
czy historii różnych tam wojen i konfliktów na Ziemi, czy w Układzie Słonecznym jest przebogata. Bardzo, bardzo oczywiście trudno jest dojść do tego, która z tych wersji jest do końca prawdziwa, ale spośród różnych publikacji, nie wiem, wziąłbym na przykład takich mocno osadzonych w rzeczywistości społecznej czy politycznej, jak choćby książki Davida Icke'a, czy wywiady z Mutwą, pokazujące istnienie istot, które nazwalibyśmy jakby negatywnie nastawionych wobec ludzi, i to od tysięcy lat te historie się ciągną, jest cała przebogata literatura, legend, jest mnóstwo takich faktów czy artefaktów, wróż to symboli tych istot przeróżnych, wężowych, gadoidalnych, więc tutaj nie zostaliśmy jakby poczęstowani zbyt dużą ilością takich właśnie trochę detali, szczegółów, natomiast samo przesłanie jest ogólnie słuszne, że Ziemia właściwie i ludzie na tej Ziemi kroczą do tego, by w zasadzie zniszczyć siebie i też zniszczyć tutaj życie na tej planecie, i tutaj to przesłanie jest słuszne. Ja tak tą książkę odbieram, jak zresztą mnóstwo rzeczy, które trafiam na coś, to jakby biorę to, co tam jest ciekawego i sensownego, żebym ja sobie mógł inkorporować do swojego jakoś tam bagażu wiedzy, natomiast no, nie wyżywam się na tym, że tam nie ma tego wszystkiego, co ja już słyszałem, że wiem z innych źródeł, dlaczego tego nie ma. Po prostu nie ma, to nie ma. Zawsze każdy z nas może zastanowić się, dlaczego nadawca oszczędził nam tych czy innych informacji. Czy to jest kalkulacja polityczna, filozoficzna, czy to jest kalkulacja wynikająca z gry między właśnie różnymi tymi grupami, czy też z faktu, że ludzie są, przewidziano, że ludzie są za mało jeszcze obudzeni, żeby ich tutaj częstować taką poważną geografią polityczną, tak zwaną egzopolityką, jak dzisiaj już mamy to z różnych źródeł, to są setki źródeł. I dlatego uważam, że każda taka książka, taki przekaz powinien być przez nas po pierwsze przeczytany, przemyślany. I zachęcamy tutaj, dziękując tutaj panu Tomaszowi za tą rozmowę. Rzeczywiście dla mnie jest wielkim, miłym zaskoczeniem, że pan poznał osobiście właśnie Michela. I to mnie utwierdziło w przekonaniu, że ten człowiek po prostu napisał to dokładnie, co no nie kłamał w tym sensie, nie był człowiekiem, który przyszedł nas oszukać, wymyślił jakąś historię, że pan mówi, że to po prostu było z nim bardzo głęboko, że nawet miał łzy w oczach, tak? Że to, że był takim psikusy, robił w wojsku to i miał naturę, powiedzmy, człowieka, który potrafił żartować, że nam chyba tą książkę, mam nadzieję, żartu nie zrobił. Czy tak przekornie na koniec. Panie Tomaszu. No więc ja zachęcam czytelników, żeby przeczytali tą książkę i wyrobili własne zdanie, bo myśmy ani tej książki nie streścili, ani nie napisali, nawet nie opowiedzieliśmy, prawda? Ale też nie było to celem rozmowy. Dosyć dokładnie. Po prostu no, dyskutowaliśmy o różnych wątkach związanych z tą książką. Wątkach połączonych mniej czy więcej, ale sprawa jest taka, że ta książka została, czy cała ta misja i wiadomość została sformułowana dla tych ludzi, którzy chcą się zorientować, o co chodzi we wszechświecie. I w książce istnieje obietnica, że ci ludzie, którzy przeczytają tę książkę i próbują zrozumieć tę książkę, to ludzie z Jehowy gwarantują, że wybiorą prawidłową drogę rozwoju. Tak, tutaj teraz. Proszę, to wydawnictwo, które tutaj mamy przy okazji. No i jeszcze taka jest misja tej książki, prawda? Przeczytajcie i zorientujcie się, co jest bardziej prawdopodobne. Czy te książki, które przeczytaliście, czy ta książka, prawda, znaczy misja. Ja mam takie wrażenie, panie Tomaszu, że po prostu zarówno ta książka, jak i inne książki wartościowe z tego obszaru pozwolą ludzi poszerzyć świadomość i nikt tutaj nie ma, i nikt, mało kto może potraktować tą czy inną książkę jako jedyne wyznanie wiary, bo jak znam ludzi, też i widzów NTV, starają się nie poddawać jakiejś, powiedzmy, indoktrynacji jednego punktu widzenia, raczej starają się integrować
różne źródła starają się znaleźć jakiś wspólny mianownik w tym wszystkim i nie dać się skusić na ofertę jednej firmy, nawet gdyby to była firma pozaziemska, a jednocześnie nie chcą tego odrzucać. I ja tutaj może w imieniu widzów to powiem, bo myślę, że większość ma takie odczucie, a książkę księgarnia i wydawnictwo Indygo Book, i tutaj też chyba pan gdzieś to indygobook.pl, nie wiem, czy tam był w tych napisach. Bardzo dziękujemy, a do dyskusji o wszechświecie i życiu inteligentnym zapraszam wszystkich tych, którzy coś doświadczyli, coś przeczytali, czegoś się dowiedzieli, chcą wziąć w dyskusji. Może kiedyś taką dyskusję z panem Tomaszem też jeszcze zrobimy. Dziękujemy bardzo. Daleka Australia. Dzisiaj tam w Australii to, można powiedzieć, tam pogoda cały czas ładna, co? Chociaż już nie bywa, czasami są burze. No tutaj ja wyświetlam ten adres księgarni, tak. indygobook.pl. Tak, właśnie mówiłem o nich, tak. I zachęcam ludzi, żeby po prostu wzięli tą książkę do ręki i przeczytali. Dlatego, że bez przeczytania nie można po prostu się zorientować, o czym ta książka jest. I to nie jest jeden punkt widzenia, to jest po prostu, znaczy, opis rzeczywistości wszechświata. I ten opis rzeczywistości wszechświata ma wiele różnych szczegółów. Prawda? No i trzeba się nad nimi zastanowić. Jasne. Tak? Ja tylko powiedziałem swoje zdanie, że jest to jeden z opisów rzeczywistości wszechświata, bo wiemy, że na rynku jest dużo ciekawych pozycji i ta też jest ciekawa. Dziękujemy raz bardzo, panie Tomaszu. Wszystkiego dobrego tam w Australii. Dziękuję za zaproszenie. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.